Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Czy lubicie wędrówki? Ja osobiście bardzo. W wędrówce najbardziej podoba mi się to, że jest ona zmierzaniem do konkretnego celu. My teraz zaczynamy wędrówkę adwentową, która jest zmierzaniem do stajenki betlejemskiej. Jak mamy wędrować, żeby dotrzeć tam, gdzie chcemy? Papież Franciszek mówi dzisiaj o dwóch stanach – czujności i uważności. Na czym one konkretnie polegają w moim życiu? Ano, jestem w pewnej rodzinie, mam dom, swoje sprawy zawodowe, prywatne, towarzyskie. Jestem osadzona w pewnej codzienności nie przez przypadek. To tam właśnie mam wykonywać swoje obowiązki w tym czasie i w tych miejscach, które są mi dane. Nie mam myśleć o jakichś sprawach gdzieś tam z dalekich, czy tylko tutaj konkretnie mam działać. W tej codzienności, którą mam dzisiaj, jest właśnie moje bogactwo. No a jeśli dam się zwieść tylko i wyłącznie sprawom zewnętrznym, jakiemuś hałasowi świata i tylko zewnętrznym oznakom przygotowania do świąt, to, jak to mówi papież Franciszek, będę błądzić z daleka od dróg pańskich, a tam szczęścia nie znajdę. Mam pewien taki czas w życiu, który doskonale ilustruje tą sytuację i tą tezę i staram się dzisiaj każdego dnia o tą uważność. Rozproszenia są duże, walka jest duża. A Wy jak sobie z tym radzicie? Zostawiajcie Wasze komentarze pod tym filmikiem. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Życzę Wam szczęśliwej wędrówki i mam nadzieję, że wszyscy czujni i uważni spotkamy się przy stajence betlejemskiej. Do zobaczenia!